Niezależnie od metody otrzymywania, w celu wykorzystania sporządzonego roztworu do hodowania kryształów, przelewamy go najlepiej do płaskiego pojemnika i pozostawiamy na jakiś czas. Ewentualnie przykrywamy kartką papieru. Wkrótce w roztworze pojawią się malutkie kryształki od stanu miedzi. Oznacza to, że uzyskaliśmy roztwór nasycony. Jeżeli hodujemy już kryształy, to możemy wykorzystać taki roztwór do uzupełnienia poziomu cieczy, w której wzrasta kryształ. Jeżeli zaś dopiero rozpoczynamy hodowanie kryształów, to pozostawiamy pojemnik jeszcze na jakiś czas, aby kryształki nieco podrosły. Początkowa faza hodowania kryształów może być trudna, gdyż z roztworu często krystalizuje bardzo duża ilość małych kryształów. Mało tego, wszystko wyrasta stosunkowo wolno. Możemy wyodrębnić kilkadziesiąt większych kryształków i porozmieszczać w świeżo przefiltrowanym roztworze. W miarę upływu czasu przekładamy podrośnięte kryształki do nowych pojemników ze świeżo przefiltrowanym roztworem. Nieco inna metoda, którą preferuję, polega na utworzeniu niewielkich skupisk kryształków. Wyrosną z nich przepiękne, trwałe wzrosty kryształów. Ponieważ octan miedzi zdecydowanie łatwiej tworzy polikryształy niż monokryształy, wyhodowanie monokryształów może być nieco trudniejsze. Dobrym pomysłem jest oderwanie pojedynczego kryształu z wcześniej wyhodowanego dużego krystalicznego wzrostu i umieszczenie go w pojemniku z roztworem nasyconym. Tak wyodrębnione większe kryształy zdecydowanie szybciej wyrastają jako pojedynczy kryształ. Ze względu na niewielką rozpuszczalność oraz skłonność do tworzenia krystalicznego osadu, kryształy wyrastają w niezbyt szybkim tempie. Wyhodowanie kryształów tej wielkości zajęło mi ponad pół roku. Kiedy nasze kryształy osiągną już odpowiednią wielkość, możemy je wyłożyć i pozostawić na kilka godzin w wysokim pojemniku, aby woda odparowała z resztek roztworu pozostałego na kryształach. Takie kryształy pozostają trwałe w niskich temperaturach i przy większej wilgotności powietrza. Z czasem jednak w suchym powietrzu mogą zmienić barwę na zielono-niebieską i stracić połysk. Jednak kryształy nie rozpadają się od razu na proszek. Możemy je zabezpieczyć bezbarwnym lakierem, na przykład do paznokci. Warto również zaznaczyć, że octan miedzi pozostawia trwały nalot związków miedzi na ściankach naczynia, w którym wzrastały kryształy. Możemy go usunąć przy pomocy wodnego roztworu amoniaku. Octan miedzi jest substancją, z której możemy wyhodować przepiękne kryształy o niemal czarnej barwie i silnym połysku. Jednakże musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż rozpuszczalność substancji nie jest zbyt duża. Ponadto na ściankach może narastać duża ilość krystalicznego osadu, co dodatkowo spowalnia wzrost kryształów. Ponieważ wodny roztwór octanu miedzi ulega hydrolizie z wydzieleniem osadu, warto zwiększyć jego kwasowość poprzez dodanie niewielkiej ilości kwasu octowego. Z uwagi na zawartość kwasu octowego, w pomieszczeniu, w którym wzrastają kryształy, będzie wyczuwalny charakterystyczny ostry zapach, który z czasem będzie zanikał. Kryształy pozostają względnie trwałe, jednakże w suchym powietrzu z czasem zmieniają barwę na zielono-niebieską i tracą połysk. Możemy je zabezpieczyć bezbarwnym lakierem, na przykład do paznokci. Nie zapominajmy również, że octan miedzi, tak jak inne związki miedzi, działa szkodliwie po połknięciu i jest drażniący dla skóry. Zadbajmy więc o bezpieczeństwo własne i innych. Unikajmy dłuższego kontaktu z roztworem, a po doświadczeniach należy dokładnie umyć ręce. Również ze względu na nieprzyjemny smak, jaki pozostawiają po sobie nawet niewielkie ilości związków miedzi. To tyle, jeżeli chodzi o hodowanie kryształów octanu miedzi.
a na koniec zdjęcia i filmiki z mojej hodowli kryształów tej substancji. Do zobaczenia wkrótce.